Egzamin z matematyki dla osoby nielubiącej się na co dzień z przedmiotami ścisłymi to jest moment równie przyjemny, co borowanie zęba w trakcie nalotu dywanowego. Ja sam na etapie liceum zaliczałem się do grupy osób, która jest moim zdaniem cudownym fenomenem społecznym, powstałym przez to, jak uczy się matematyki w szkole. Bo zaliczałem się do grupy ludzi, która nie miała dosłownie żadnego pojęcia, co chce robić w życiu albo na jakie studia ostatecznie pójdzie, ale byłem pewien, że na 100% nie będzie to miało nic wspólnego z matematyką. Tych rzeczy nie robię, nie? Stary, no gdzie? Nie? No ja. Szkoła w tym sensie dosłownie stworzyła we mnie duszę humanisty. Wykuła osobę, której jedną z głównych cech było to, że wiedziałem o sobie, jaki jestem słaby z matematyki. A co no? I chociaż kilka lat później zrobiłem spory zwrot, bo trafiłem na ekonomię, a potem na studiach menedżerskich moim ulubionym przedmiotem była rachunkowość zarządcza, to pamiętam, że przed maturą, mimo że matematyka była w sumie jedynym przedmiotem, gdzie moją jedyną misją było po prostu zdanie na 30%, spinałem się po prostu niesamowicie. W tym materiale chciałbym omówić sposób, w jaki polecam podchodzić do tego egzaminu i powiem troszkę o obecności matematyki w podstawie programowej. Wiedza i zrozumienie, które w tym zakresie zdobyłem, jest moim zdaniem serio cenne. I to nieważne, czy jesteś maturzystą i egzamin masz jutro, czy dopiero skończyłeś albo ukończyłaś z wyróżnieniem żłobek i idziesz do przedszkola. Zacznę od tego, że na etapie szkoły średniej humanistą zostajesz przede wszystkim wtedy, kiedy orientujesz się, że nieuczenie się na język polski albo wiedzę o społeczeństwie zawsze da się jakoś przykryć. Można to przykryć uśmiechem, 30-sekundowym pierdololo, jakąś anegdotką albo faktem, że mimo ignorowania jakiegoś przedmiotu albo uczenia się go w proporcji 1 minuta nauki na 30 minut na TikToku, dalej pewne rzeczy po prostu wiesz. Możesz na przykład wiedzieć, czym jest rok 1984 i jakie koncepcje są w nim zawarte, bo oglądałeś albo oglądałaś o tym filmik na YouTubie. I to nawet nie stricte edukacyjny. Jako część kultury takie rzeczy po prostu mogą się u ciebie w życiu pojawić. Możesz rozumieć koncepcję katastrofizmu, bo znasz to z jakiejś gierki. Wiesz, co to było Powstanie Wielkopolskie i o co w nim chodziło, bo twój wujek to historyczny świr i gada o tym przy obiedzie. Albo znasz cechy demokracji, bo jakkolwiek interesujesz się swoim otoczeniem. Służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze. Matematyka tak nie działa i to na obu tych poziomach. Bo nie da się douśmiechać, dopowiedzieć albo zamiast zastosować jakąś metodę, wsadzić 5-minutową anegdotę, która pozwoli nauczycielce albo egzaminatorowi dać ci punkty. Jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i po drodze do domu. Nie da się też przypadkiem, mimochodem, poznać wzorów skróconego mnożenia albo naoglądać się na Netflixie, jak bohaterowie niby flirtując, gadają jednocześnie, czy teraz powinna wjechać delta, czy to nie ten przypadek. Matematyka jako ten przedmiot podstawowy jest też najmniej uznaniowa, to znaczy ocena twojego skilla najmniej zależy na przykład od nastawienia oceniającego, humoru nauczycielki, czy czegokolwiek, co nie jest właśnie twoim twardym skillem, który jest efektem twojej pracy. I nie chodzi mi o maturę, bo tutaj powiedzmy, że jest w miarę równo. Wszędzie są wymogi oceniania i wszędzie mamy konkretne punkty za konkretne rzeczy. Chodzi mi przede wszystkim o ten czas spędzony w szkole. Jeśli jesteś słaby albo jesteś słaba z matematyki, to dowiesz się tego błyskawicznie. Rozwiążesz 2 zadania, oceniający czy oceniająca ci je wyzeruje i tyle. I już wiesz, że bardziej godny zaufania w obliczeniach od ciebie jest Fiat Multipla albo, nie wiem, kanapka z ogórkiem. Nie przerabiasz regularnie zadań i nie znasz typów zadań, które wjeżdżają na testach, kartkówkach, sprawdzianach, to po tobie. I nie ma opcji, że jesteś super zdolny albo zdolna, albo że, nie wiem, dobrze grasz w szachy, albo jesz orzechy, a one są dobre na mózg i teraz z palca rozwiążesz typ zadań, który widzisz pierwszy raz. Zaraz mi ktoś wiedzie z jakąś anegdotą, więc od razu mówię, że chodzi mi generalnie, bo pewnie tacy geniusze gdzieś istnieją. No więc jeśli jesteś z matematyki słaby, to bardzo szybko szkoła da ci te informacje. Synku, jesteś kiepski. A ja nie lubię kiepszczaków. I ta świadomość, właśnie bycie uczniem wyklętym matematycznie, towarzyszyła mi w szkole bardzo długo. I samemu widząc swoje braki, im bliżej było do matury, tym bardziej czułem, że moja główna misja to nie jest wymaksowanie tego, w czym jestem dobry. Na przykład upewnienie się, że na polskim rozszerzonym będzie 1000%, a historię napiszę tak dobrze, że zamiast wyników z matury odeślą mi doktor honoris causa każdej uczelni w tym kraju. Nie, nie. Czułem, że moja główna misja na maturze to jest granie pełnej defensywy i przygotowanie się na egzamin podstawowy z matematyki, który w kontekście studiów, które rozważałem, był mi całkowicie niepotrzebny, bo albo się nie liczył do rekrutacji w ogóle, albo liczyłby się tylko wtedy, gdybym na rozszerzeniach z polskiego napisał, że Wokulski to antyczny filozof, a na historii stwierdził, że pakt Ribbentrop-Mołotow był między Szwecją a Turkmenistanem. Więc było mi to naraz niepotrzebne, ale ryzyko niezdania tej matury spędzała mi sen z powiek bardziej niż no właśnie niedowiezienie jakiegokolwiek innego rozszerzenia, czy jakiejkolwiek innej matury. A co no? I przez to właśnie założenie, że mam problem, który w sumie serio miałem, ja humanista, który w maju odpalał się naraz z każdego rozszerzonego humanistycznego przedmiotu, czyli z polskiego, historii i WOS-u, no i jeszcze dwujęzycznego angielskiego, ostatni rok przed maturą spędziłem ucząc się najsumienniej właśnie matematyki na podstawowym poziomie. Moja historia filmów obejrzanych na YouTubie pod koniec przygotowań wyglądała, jakbym obejmował jakąś posadę w NASA. No trochę też tam pobłądziłem. To był też jedyny przedmiot, z którego miałem korepetycje 2 razy w tygodniu. Na jeden arkusz próbny zrobiony z rozszerzeń przypadały średnio pewnie 2 albo 3 z matematyki. I jeszcze na dobitkę, mimo tej defensywy, dalej była to matura, którą finalnie stresowałem się najbardziej na koniec przygotowań. W sensie po pierwszej maturze już się zrelaksowałem, więc na matematykę wchodziłem w miarę zrelaksowany, ale przed maturą myślałem przede wszystkim o matmie. Aż do końca. To była taka dziwna forma kompleksu. Zamiast cieszyć się w sumie, że serio na przykład ogarniam kulturę, że jestem takim obiecującym władcą pierdololo, do samego końca czułem, że najbardziej na świecie brakuje mi skilla polegającego na znajomości wszystkich wzorów mnożenia, jakbym był czatem GPT. I pewnie już wiesz, dokąd zmierza ta historia, jeśli znasz ten kanał, ale obiecuję ci, że jeszcze poza tym cię zaskoczę. No ale tak, morał numer 1 z tej historii jest taki, że koniec końców w trakcie pisania matury podstawowej z matematyki miałem giga chill. Na koniec egzaminu, jeszcze w jego trakcie, podliczyłem sobie nawet punkty i procenty, jakie wiem, że dostanę i wyszło mi koło 70%. No i faktycznie tak było. I to nie jest w żadnym wypadku flex, bo to po prostu nie jest żaden super wynik, ani też do niczego mi się to nie przydało, jak już powiedziałem. Mówię ci to tylko po to, żeby zdjąć z ciebie możliwie dużo stresu, który matematyka może u ciebie powodować. Zwłaszcza ta podstawowa, bo jeśli zależy ci na wykręceniu maksa z rozszerzenia z matematyki, to super, szanuję, rozumiem, życzę ci powodzenia w wyścigu z algorytmem, który liczy deltę szybciej niż ty mrugasz, no ale to jest twoja świadoma decyzja, że maksujesz matematykę. Ja po prostu pamiętam to gigantyczne zderzenie ze ścianą w trakcie egzaminów. Taki glitch w Matrixie, kiedy pod koniec pisania matury z matematyki podstawowej, dosłownie w trakcie egzaminu, zacząłem sam siebie kwestionować, w sensie zacząłem siebie pytać, po co ja się tego uczyłem. W sensie już wtedy, w tym momencie z chęcią wymieniłbym miesiąc korepetycji na to, żeby móc robić rzeczy pod moje rozszerzenia. No i wymieniłbym ten miesiąc stresowania się. Zamiast łamania sobie głowy kołem przed maturą, 20 rodzajami zadań z trójkątem równobocznym i wkręcania sobie na dzień przed egzaminem, że dalej mam jakieś braki, że dalej brakuje mi jeszcze 3 typów zadań. Chciałbym poświęcić przynajmniej 50% tej energii na rzeczy, które wtedy serio potrzebowałem do tego, żeby nie grać defensywy, tylko zaprezentować swoje atuty. Drugi morał albo druga informacja jest taka, że analizując na chłodno zadania na maturze z poprzednich lat, no i arkusze próbne, widać wyraźnie, że te pierwsze 15, 20, czasem 25% punktów z podstawowej matematyki to są zadania, które nie tyle nie wymagają specjalnego przygotowania, tylko są po prostu zadaniami, które weryfikują, czy byłeś albo byłaś w szkole, i czy w trakcie obecności byłeś trzeźwy albo byłaś trzeźwa. To są rzeczy najważniejsze. W każdym arkuszu znajdują się zadania, które średnio rozgarnięty neandertalczyk rozwiązałby drugą ręką, polując dzidą na mamuta, robiąc wcześniej minimum typów zadań i arkuszy. What the fuck is this piece of shit? I trzeci morał, tym razem jedziemy troszeczkę ambitniej, bo jak już mówiłem, z wyklętego humanisty, który przez całą szkołę średnią nie rozważał nawet studiów technicznych, czy jakichkolwiek, na których matematyka pojawia się w zakresie większym niż liczenie. Kiedy obudzi się ziomek, który zezgonował na imprezie 3 godziny temu, ostatecznie zmieniłem się w osobę, która aktywnie z matematyki korzysta, która na jednym z kierunków studiów chodziła naraz na wykłady z matematyki, ćwiczenia z matematyki, na rachunkowość, a później jeszcze na rachunkowość zarządczą, na innych studiach. No i na tych studiach matematyki uczyłem się praktycznie od zera i było to okropne, szalenie trudne i bolesne, ale z tego co widziałem, robiła to ze mną większość osób, na przykład na pierwszym roku studiów ekonomicznych albo na studiach menedżerskich, właśnie na tych ścisłych przedmiotach. Nieważne co zdawali i w sumie też kim byli wcześniej. Liczby zespolone, liczby urojone, całe te fikołki intelektualne, które dzieją się na teorii matematyki, pewnie na każdych studiach, gdzie robi się coś dalej właśnie z tym przedmiotem, nie mówiąc już o rachunkowości, nie mają nic wspólnego z zakresem matury podstawowej. To nie jest fundament do dalszego rozwoju, w sensie, w pewnym sensie jest, ale cała ta wiedza kończy się zdecydowanie za wcześnie. I tak musisz się tego uczyć jak nowego języka, kompletnie od zera. Chyba już było dobrze! Chyba już było dobrze! Ogarnianie królowej nauk na poziomie podstawowym pewnie jest potrzebne. Pewnie rozwija nasz mózg, walcząc na przykład z procesami i szkodami, które wyrządzają nam algorytmy mediów społecznościowych, które skracają naszą uważność do takiej, jaką ma Karaś z PTSD. Matematyka da ci też podstawę do tego, żeby policzyć, ile wynosi twoja pensja, ile musisz zatankować, czy no nie wiem, po prostu do tego, żeby rozumieć rzeczy, rozumieć logikę objawiającą się na przykład w postaci kolejności działań i żeby ją ćwiczyć. Matematyka na maturach to jest jednocześnie gigagranat, który system edukacji wrzuca osobom, często wiedzącym, że mają z matematyką problem. Brother, what's that? What's that, brother? Bo w jej szkolnym wydaniu matematyka daje ci te wszystkie plusy, uczy cię tych podstaw, opierając się o schematyczne ćwiczenia wymagające spędzenia naprawdę sporo czasu w sytuacji rozwiązywania zadań dla rozwiązywania zadań, po której nagrodą, jaką odbiera jakiś nastolatek, jest w sumie jedynie fakt, że na pewien okres rozumie, jak się rozwiązuje właśnie dany typ zadania. Oh my God! Wow! W tym sensie jest to sztuka dla sztuki, tylko że nauka dla nauki, logika dla logiki. Mimo że prawdopodobieństwo, że nie zdasz matematyki podstawowej jest wyższe niż innych podstawowych przedmiotów, bo robi ona lekki odsiew i tak, jeśli poświęciłeś albo poświęciłaś królowej nauk uwagę jakkolwiek na etapie przygotowań do matury, albo jeśli zrobiłeś lub zrobiłaś cokolwiek wcześniej, byłaś na przykład na lekcjach, czy byłeś na lekcjach, hell yes, to cofając się w czasie do swojego okresu bycia full humanistą, którego stworzył system nauczania, gwarantuję ci, że poradzisz sobie stosując wszystkie zasady z innych moich filmów, czyli, co może zabrzmieć paradoksalnie, ale nie ufając sobie, sprawdzając się po minimum 3 razy, po prostu będąc świadomym, że stres jest naturalnym elementem bycia na tym egzaminie. Największym paradoksem związanym właśnie z moimi wspomnieniami z matury ścisłej, jako wtedy humanisty, było to, że ja naprawdę już w trakcie egzaminu poczułem, że zrobiłem tutaj overkill, że przygotowałem się za bardzo i jestem prawie że przekonany, że takie samo uczucie czeka także ciebie. Życzę ci powodzenia i dziękuję ci bardzo, że oglądasz moje filmy. Cześć, trzymaj się. Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.